51 600 zł to kwota, jaką przyniosła aukcja kolejnej, już 10 gitary ozdobionej malowidłami Szymona Chwalisza, jaką ostrzeszowski artysta przekazał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w minionych latach, na instrumencie uwiecznione zostały postacie związane z ostatnią edycją Poland Rock Festival. Występowały na scenie lub w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Kasia Kowalska, Jakob Manstein, Andrzej Chyra, Arkadiusz Jakubik i Andrzej Nowak. Jurek policzył, że z tą gitarą, którą właśnie sprzedaliśmy we wtorek, no tam niecałe 300 tysięcy już nazbierałem z samych gitar, a to jeszcze były inne różne przedmioty, w których brałem udział. Także wydaje mi się, że no, jak na taką małą pracownię i taki mały Ostrzeszów, to coś tam udało mi się przez te parę lat zrobić. Warto przypomnieć, że rok temu aukcja polędrokowej gitary Szymona Chwalisza zakończyła się pozyskaniem rekordowej sumy 70 100 zł. Czy nie było presji, aby ten wynik poprawić? Zawsze jest presja, ale wiesz, to jest tak ogromna suma, jakby w proporcjach tego, ile gitara sama kosztuje. Znaczy, no ja wiem, że to nie można tego w ten sposób rozpatrywać, ale no dla mnie to są tak astronomiczne pieniądze, że czy to jest 30 tysięcy, czy to jest 50, czy to jest 70, czy to będzie 100, to każda taka kwota mnie będzie bardzo cieszyła, no bo jakbym miał sam tak z kieszeni wyjąć 50 tysięcy i wrzucić do puszki, to może miałbym trochę problem. No. Ciekawostką jest to, że wszystkie instrumenty przygotowane dotychczas z myślą o woźb przez artystę z Ostrzeszowa trafiały do tej samej osoby, mieszkańca Wrocławia. Również w tym roku tradycja ta została podtrzymana. Od razu po aukcji napisałem mu gratulacje, wymieniliśmy jakąś taką krótką korespondencję, no i pogratulował mi wielkiego serca, pogratulował, prosił, żeby przekazać też gratulacje Jurkowi, no i super, myślę, że będzie licytował też kolejne gitary, a ja mam nadzieję, że w końcu zobaczę je tak wszystkie razem, bo są we Wrocławiu, także rzut beretem. To jednak nie koniec emocji, ponieważ na rozstrzygnięcie czeka jeszcze kilka innych aukcji, których zwycięzcy staną się właścicielami dzieł Szymona Chwalisza. Jedno z nich to niezwykły jednoślad, pomalowany we współpracy z Eweliną Lisowską. Tak, to jest specjalny rower zbudowany ręcznie. Tylko 3 takie rowery powstały. To jest rower, który otrzymałem od Clipper Polska, to jest firma, z którą współpracuję też od lat i projektuję dla nich zapalniczki. I Clipper właśnie jakby zlecił stworzenie takich rowerów Adamowi Zdanowiczowi. To jest chłopak z Białegostoku, który jest mistrzem świata w budowie rowerów. Jego rowery w tej chwili są prezentowane na przykład w Dubaju, w Burj Khalifa, na jakiejś takiej wystawie w ogóle międzynarodowej. Zbudował złoty rower. No, jest niesamowicie kreatywnym gościem i właśnie taki rower stworzył nam do pomalowania. I wspólnie z Eweliną Lisowską, którą trochę uczyłem malować, jest to moja koleżanka, widujemy się dość często i tak właśnie stwierdziliśmy, że połączymy te nasze talenty artystyczne, malarskie i pomalujemy ten rower. Na tym nie koniec. Na nabywców czekają też 2 obrazy, jakie Szymon Chwalisz przekazał Ostrzeszowskiemu i Kobylogórskiemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przekazałem jeden obraz, który był na wystawie w Hali Koszyki w listopadzie, którą miałem tę wystawę z Sebastianem Fabiańskim i to jest taki ostatni obraz z serii portretów metaforycznych i ten obraz już z tego co wiem kosztuje tam ponad 1000 zł, też jest na Allegro tutaj na naszym ostrzeszowskim sztabie. A drugi obraz to jest taka ilustracja, ale też jest to olej, który przekazałem sztabowi w Kobylej Górze i ten obraz też można wylicytować u nich na stronie. Choć od 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy minęło zaledwie kilka dni, Szymon Chwalisz już snuje plany dotyczące przyszłorocznego. Jak zapowiada, prace nad 11 gitarą mogą ruszyć już w marcu lub kwietniu. Być może po raz pierwszy instrumentowi towarzyszył będzie także obraz. Na koniec jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość. Na wrzesień Szymon Chwalisz planuje swoją pierwszą od 6 lat wystawę w rodzinnym Ostrzeszowie. Będą prace, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, czyli jakieś moje rysunki, koncepty, projekty, prace takie, które udało mi się gdzieś tam wykopać z czasów studenckich czy tam licealnych i oczywiście nowe obrazy. Szczegóły ekspozycji już są omawiane. Ujawnimy je najszybciej, jak to będzie możliwe.